Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych zamieszkasz w mieście Houston w Teksasie. Co dzisiaj wiesz na temat tego miejsca? Wiem, że jest gorąco, aczkolwiek podobno ostatnio spadł śnieg i jest zimno, także też ciekawostka. Co wiem? Ja dokładnie będę mieszkał w Stafford, czyli tam obok Houston. Mieścina typowo taka zajmująca się boksem, gdzieś tam ocean. Nigdy się nie interesowałem, co tam się znajduje, coś. Bardziej mi chodzi, żeby się nauczyć czegoś nowego i trenować. Już się nie mogę doczekać wyjazdu. Twój przyszły trener, Ronnie Shields, mówi, że Houston to jest miasto, gdzie żyje się boksem, gdzie wszyscy tym boksem żyją i się interesują, co oznacza, że pewnie szybko zyskasz dużą popularność, kiedy będziesz chodził po ulicy, ale na początku tej popularności będzie na pewno mniej niż masz dzisiaj w Polsce. To dobrze czy źle? Dla mnie dobrze. Wydaje mi się, że akurat w tym przypadku chciałbym właśnie od nowa. Fajne to jest też, że wchodzę w nowy rynek i będę od nowa musiał się gdzieś tam nastarać. A to nie chodzi tylko o to, że w Ameryce, tylko Ameryka, Showtime, HBO, są to telewizje na cały świat i to jest najważniejsze dla mnie. Polsat, który nas transmituje, jest to głównie Polska, może trochę Europy i tak naprawdę oglądają to tylko i wyłącznie kibice bokserskie, a tam będą to oglądać wszyscy. W Stanach, jak wiadomo, masz zamieszkać w bardzo dobrych warunkach, masz już zorganizowany dom z basenem, z ogrodem. Sam osobiście wybierałeś, czy promotorzy ci to załatwiali, a ty po prostu musiałeś zaakceptować na przykład na podstawie zdjęć? Dokładnie, promotorzy wysłali mi kilka ofert, apartamentów z basenem, ze wszystkim, naprawdę warunki wyśmienite, kilka. I z Kamilą oczywiście, bo jedziemy razem i Cyzu też zaszczeknął i ten. No i wybieraliśmy sobie taki, a nie inny, bardzo fajny i blisko gymu. A jak z twoim angielskim? Bo Andrzej Gołota, kiedy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, nie mówił dobrze po angielsku, ale szybko się nauczył. Podobnie było z Tomaszem Adamkiem. Ty stoczyłeś do tej pory 7 walk w Stanach, więc już jeździłeś, miałeś okazję komunikować się w tym języku. Jak to u ciebie wygląda? Ja rozumiem bardzo dużo, ale z gorzej coś sam powiedzieć, aczkolwiek umiem, prawda? Czasy takie to być, to umiem. Dogadać się dogadam. Na pewno jeśli chodzi na linii trener-zawodnik, to mi wystarczy. Ale bardzo się cieszę, bo to jest tak samo okazja do nauki języka angielskiego. Chciałbym w wywiadach mówić właśnie fajnie, płynnie, ale to wiem, że to zajmie troszkę czasu. W ostatnim czasie przeszedłeś 2 zabiegi prawego barku. Jak mówiłeś, miałeś kłopoty w trakcie walki z Tomaszem Adamkiem. Nie mogłeś zadawać tych ciosów z pełną siłą. Na czym dokładnie te problemy polegały? Miałem zerwany mięsień podgrzebieniowy, to się okazało po walce. Przed walką z Adamkiem gdzieś tak 4-5 dni, ostatni sparring w Wiśle, uderzyłem, zaczęło mnie boleć, z trenerem na tarczy robiliśmy i odpuściliśmy w ogóle. A po walce poszedłem na prześwietlenie i okazało się, że mam naderwany mięsień podgrzebieniowy, rotator barku, który odpowiadał właśnie za cios sierpowy i dostałem komórki macierzyste, komórki wzrostu, czynniki wzrostu, no i się powoli regeneruje. Ale mimo tego urazu, mimo tych kłopotów z barkiem, zdołałeś wypunktować Adamkę. Tak, tego nie czułem. To nie jest tak, że to czułem. Czułem przy mocniejszych jakichś ciosach. Nigdy nie zadawałem prawą ręką jakichś mocnych ciosów, tylko to były bardziej punktujące, wyprowadzające zawodnika z równowagi. Tego nie czuję się w ringu. Jest adrenalina. Musiałbym mieć złamaną rękę czy coś. Nawet chociaż jak miałem złamaną szczękę z McClainem, tak tego nie czułem, aczkolwiek każdy cios, który uderzał we mnie, no to czułem bardziej niż normalnie, ale człowiek tak tego nie odczuwa. Dopiero jak szedłem z ringu, zeszły emocje, to dopiero się zaczęło. Czyli teraz jesteś na rehabilitacji. Jak długo jeszcze ma potrwać? Tydzień, dwa? 2 tygodnie, 3 max. Ale dzięki temu masz pewnie trochę więcej czasu na inne rzeczy. Nie. Czy w ostatnich dniach miałeś czas, żeby w końcu przeczytać do końca biografię Mike'a Tysona? Tak szczerze, zostało mi bardzo niewiele, nie mogę się zebrać, jest książka fantastyczna, polecam wszystkim, tylko zawsze mi się coś wypada, jeżdżę teraz praktycznie co chwilę, albo rehabilitacja, trening swój, tu mnie gdzieś tam do dzieci na trening, gdzieś tutaj, do tego, do Łodzi, do tam, no jest masakra po prostu. To co ciebie najbardziej fascynuje w tej książce i w osobie Mike'a Tysona? Bardziej mnie fascynuje trener niż cały Mike Tyson. Jego trener, jakie miał do niego podejście, Cas D'Amato. Jak wpajał mu wartości, które on tak naprawdę uwierzył w nie. Każdy mówił do niego, że to jesteś taki, mama nawet, że ty jesteś taki, owaki, śmaki. A Cas D'Amato od początku zaszczepił w niego, że ty będziesz mistrzem. Że sam Tyson powiedział, że on w to uwierzył.
podejście trenera do zawodnika, to chyba mi najbardziej imponuje w tej książce. No i w ostatnich dniach miałeś czas, żeby uruchomić w końcu stronę internetową, swoją oficjalną pierwszą stronę internetową. Czy masz zamiar aktualizować ją tak często, jak aktualizujesz swojego fanpage'a na Facebooku? Jasne, przede wszystkim jest to strona, teraz będę miał jeszcze więcej czasu poświęcona i wyłącznie dla kibiców, żeby odpisywać. Na Facebooku nie mam tyle takiej możliwości, ponieważ mam 10 tysięcy wiadomości i odpisz tu wszystkim. No nie jest to możliwe, bo odpiszę na 50 i zaraz dostaję, wiadomo, odpisuję. Czasami niektórzy dostają wiadomość po pół roku. Piszą dzięki, kurczę, coś tamten, ale no nie jest to możliwe. No chcę, zawsze tak, prowadzę to sam. Więc nie chcę, żeby ktoś za mnie, czasami Kamila odpisze, ale to za moją zgodą. W sensie leżę obok niej i Kama mówi, ktoś tu napisał to. Ja mówię, to odpisz tak i tak. O, na tej zasadzie. Czyli tak, jak ja bym odpisywał, ale w większości robię to ja. Już Kamila do mojej strony nie dotykała z pół roku. To wróćmy do boksu. Spodziewasz się, że kiedy Władimir Kliczko zdecyduje się zakończyć swoją karierę, to walka o mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej nabierze zupełnie nowego wymiaru? Jestem przekonany. Na razie są to absolutnie dominatorzy. O, dominator. I wydaje mi się, że jest poza zasięgiem, aczkolwiek Powietkin bardzo niedużo mu brakowało, żeby z nim wygrał. I gdyby nie uprzejmość sędziego, to powinien zostać dyskwalifikowany. To teraz przenieśmy się na koniec do roku 2020. Masz 30 lat, za sobą 5 lat kontraktu z Heymanem, 5 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. Czy oczami wyobraźni widzisz siebie walczącego o najwyższe cele, walczącego właśnie o te pasy mistrzowskie, o których mówiliśmy? No tak, na to zakładam sobie teraz i mówię, powoli do tego dążyć. Nie szybciutko, tylko spokojnie. Mam wielkie ambicje, wydaje mi się, możliwości też mam bardzo duże. I teraz tylko to trzeba udowadniać i powoli spełniać swoje marzenia. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był Artur Szpilka. Dzięki za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.